Siemanko, witam wszystkich w trzeciej części Let's Play Risen 3 Władcy Tytanów. Przypominam, że ostatnio weszliśmy tutaj do ruin przez zwodzony most, który musiałem otworzyć. Po drodze tam pokonaliśmy kilku piratów. I teraz zmierzamy po ten tajemniczy skarb. Tylko niestety mam jakieś dziwne wrażenie, że dostaniemy tutaj zupełnie co innego oprócz tego skarbu. Zamiast tego skarbu. O! Mogłem czaszkę kopnąć. Fajnie. Dobra. Tam jest jakaś komnata, no to zmierzamy. Znowu te motylki. No te motylki na każdym kroku są, naprawdę. Oj. No to chyba wykrakałem w złą godzinę. Cholera. Co to za jakieś... Oj, piekielny ogar. No nie mówcie mi, pamiętamy to z Gothica. Bardzo dobrze. Oj, zmieniły się troszkę ogarki. Tak, dobra, ale nie są takie twarde. Może mi powiesz, co to było? No właśnie. Dokładnie. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard, the greatest pirate captain of all time. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. Let's explore. Be careful. We don't know what's ahead. No i właśnie teraz usłyszeliśmy najgorszy pomysł naszego bohatera w całej grze. Rozejrzyjmy się dookoła, sprawdźmy, co tu się dzieje. Tak jest, od tych słów zaczyna się każda przygoda. Jasne. No i przy okazji się wyjaśniło, że jesteśmy rodzeństwem, a Stalowo Brody to nasz tatuś. Już wiem, dlaczego ona mówiła do nas braciszku. W sumie troszkę jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tego, ale w sumie nawet to lepiej. A ciekawe, co się stało z naszym bohaterem z poprzednich części, to jest ciekawe. A druga rzecz, co my tutaj znajdziemy? No na pewno nic dobrego. No a propos, już jakieś przejścia są dziwne. Zakładam, że muszę tam iść, o proszę. Nawet nie muszę, sam pójdzie. No, tylko tam czasami nie zaglądaj. No a propos. O Jezu, co to za demon? Cholera. Ależ ty paskudny. Oj. Oj, nie mów mi, że on wessał naszą duszę. No, bez kitu. Oj, paskudny cholernik. See, now you've got your own command. After all. No. Don't talk such crap. I'll get you out of here. It's too late. Co za późno? No to kim ja będę teraz grał, co? No. To dopiero trzeci odcinek, ja nie mogę skończyć serii. Nie umieraj mi tutaj, stary. No coś ty, niepoważny. No to dowalił. Goodbye. Oni serio mnie pochowali tutaj i sobie pójdą? No nie. Dobra, się, jak widzicie, to będzie najkrótsza seria na moim kanale. Trzy tygodnie później, co ja kurwa, jakiś zombie teraz będę? To by było ciekawe. Zaraz, zaraz. Czy to nie jest czasami kostuch? No, coś mi się wydaje, że to jest kostuch. Kostuch miał chyba takie problemy ze swoją duszą, co? No tak. O, bez kitu. Ożywił nas kostuch, no. Pamiętacie, jak szukaliśmy jego duszy w zaświatach? Pewnie on teraz nam pomoże, co?
What the hell? No, dokładnie. Easy. You're not ready yet. Take your time. What? Have patience. A może mi to jakoś wyjaśnić, stary? No właśnie, co tu się stało? What happened? One thing at a time. After death, it takes time for your mind to clear. Aha. Believe me, I know what I'm talking about. Tak, tak, to akurat pamiętamy bardzo dobrze. Zmieniłeś się trochę, Kostu. Mam nadzieję, że zmądrzałeś, ale wątpię. You've got no idea. Fine. Then tell me what you nie wiem, zmęczyłem się. Having a little może, nap. Nie wiem, nie pamiętam. Look, I was... And where is your companion? You didn't come here on your own, no co prawda, to prawda. Patty. Yes, exactly. She buried you and has long since gone. But from now on, I'm going to keep a beady eye on you, so you don't lose the rest of yourself. No spoko. What did the shadows do to me? They killed you. No tak myślałem, cholera. Ale dlaczego akurat ja? You're just a spiritless empty shell. It's only a matter of time before you become nothing but a soulless minion of the underworld. No, o właśnie. Dlaczego ja, co? Why me? No idea, but someone in the underworld doesn't ktoś mnie like nie lubi? You. Czyżby to kapitan Wrona? Wrong time, perhaps. Me, a minion of the underworld. Yes, my friend, you will become a demon. O nie, to nieciekawa perspektywa. A lackey of the underworld. It will be a long and painful existence that'll end in damnation. Au, już na samą myśl mnie zaczyna wszystko boleć. Well, that cheers me up. Oh, there's no time for that. You need to find your spirit fast if you don't no, want to succumb. Tylko jak to zrobić? Dusza plus jeden? You ciekawe. You are weakened and have forgotten much. Jak dużo? You need a powerful mage. Two would be even better. Aha. Living without a spirit is no easy thing. Believe me. Dobra. How do we get away from here? I've a sloop at anchor in the bay. It's no battleship, but fares well enough. Aha. Ale wiesz co, chciałbym się trochę rozejrzeć. Tak, jeśli pozwolisz. You must, but don't forget you've no spirit. No okej, okej. If you don't want to mutate into some demon, you'd better pull your finger out. Tak, rozumiem, stary. If you have any more questions, I'm right by your side. Okej. Dobra. Zwiększ atrybuty, tak? Mogę zwiększyć atrybuty. Aha, dobra, okej. Aha, mamy prawie 4 klocki chwały. A jeśli chcę zwiększyć o 5, kosztuje 500, a potem o kolejne 5 już 1000. Dobra, na razie, no dobra, walka wręcz, tak? Broń dystansowa, nie? Cwaniactwo. Jak najbardziej. Wpływ, może nie, wytrzymałość jak najbardziej. Zręczność, kradzież kieszeń. Tak, to będzie dobre. Magia i duch, nie. Jeszcze bym walnął walkę wręcz, tak. To chyba pójdziemy sobie raczej w walkę wręcz. Dobra, zapisz to. Cool. Dzięki temu będę widział przedmioty, tak. Okej, okay, dobra. Wiecie co, ja sobie zasejwuję. Jeszcze chyba mogę pogadać z Kostuchem? Tak. No właśnie, kim to w ogóle jesteś, co? Who are you exactly? Opowiedz nam coś o sobie. I'm Bones. We met before. Tak? Naprawdę? Several years ago. Niemożliwe. But in the state you're in, I don't think you'll be able to remember that. I used my paltry voodoo skills to awaken your physical remains from the sleep of death. Spoko. The last person I tried it on wasn't so lucky, but that's another story. Ooh. I'm impressed they worked at all. And that you're now more no w sumie to racja, no dobra. Alive. I am the okay. only friend you have left in this desolate place. No w sumie tak, masz rację. No właśnie, ktoś cię tu przysłał, czy sam tak wpadłeś na ten pomysł? Find me?
I'm a pirate, like you. No, pamiętamy to. Pamiętamy to. You used to be tak one. Jest. You were a member of a pirate association that was once very powerful. A tego już nie bardzo the pamiętamy. Council of Captains on Antigua. Admiral Alvarez has no, been leading the council for many years. He sent me to look for you. He was concerned about his protege. Naprawdę? Ciekawe. How did you find me? Not difficult, really. Every rogue on the South Seas knew that you wanted the treasure of the crab coast. Aha, no to rzeczywiście nie było trudne. No, you had better give the old sea dog a hand. Admiral Alvarez has a few problems on Antigua. Nic nowego. The existence of the council is at stake. Have you got a moment? Mów, no. Speak. I had a dream. Ooh. Don't you start. I saw jest. An island and fog. And? And blue coats. Many Inquisitia. Of them. I'm sure this means something. We should look into it. What do you think? Where is this island czasem exactly? Czasem to nie jest DLC z tą well, wyspą G? I'm not really sure. But I've got a feeling about it. Aha, no to to well, już coś. At least you're optimistic. Tak jest. Absolutely. Take a look at your sea chart and then go straight ahead. Fog Island. Tak jest. Here we come. To jest to DLC, aha, to... I just remembered something. Aha. Don't torment me with suspense. Torment? Sounds interesting. No, ale co sobie przypomniałeś, co? Don't change the subject. What did Właśnie. You want? Have you ever heard of the Isle of Thieves? Kolejne DLC. Tak jest. Słyszeliśmy. I've heard the island is overrun by gnomes. Yes. And do you know what that means? I should watch my gold. Dokładnie. Exactly. But that wasn't czego? What I was getting at. Apparently goblins landed there recently. A, no tak, i co, walczą ze and sobą? And that means trouble. Our route permitting, we should stop and set things right. After all, there's bound to be some loot. Then I'm in. Aye, aye, Captain. Tak jest. Okej. A gdzie jest Patty, co? Gdzie jest moja siostra, where do cholery? Is Patty? No longer on the ale crab dokąd, coast. Wiesz? She sailed to Takarigua. Aha. From what I gather, she's hunting the one who sold her the treasure map. I guess it won't be an amicable encounter. No. Do you know anyone on Takarigua? Just the old lighthouse keeper, Jacka, Jack. Jacka, latarnika Jacka. But I've no idea if he's still alive. Pewnie żyje. Pewnie żyje, dobra. A gdzie mogę znaleźć tych magów? Where can I find them? There are powerful sorcerers on the southern seas. Some of them are spiritual leaders of communities. Aha, no spoko. But make sure you find yourself a strong one. Tak, tak, upewnię się na pewno. They will help you regain your spirit. Okej. To jest ciekawe. A co z Inkwizycją? What about the Inquisition? They lost their supremacy on the southern seas long ago. Ostatnio mieli sporo do powiedzenia. But the sugarcane plantation on Takarigua may still be there. I'm not sure the bluecoats can help you, but who knows? Okay. The natives are powerful voodoo sorcerers. That's true. The tribe that you should find most interesting lives on the island of Kila. Aha, Kila. Strong warriors, mighty shaman. No to warto tam się udać, co? I should think you'll find what no, you're looking tak. for there. Okay. Where are the exiled mages? As far as I know, they've settled on the Thunder Isle of Tyrannus.
Aha. They're digging up the island of gnomes, searching for small magic crystals. Gnomy. No, 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 and proszę, only the proszę. Mages know what they'll be used for. I need a druid now. Mm-hmm. I heard of one on Kalador. I think the druid is tak called jest, pamiętamy druida Eldrika. He's supposed to be the spiritual leader of the demon hunters. Z jedyneczki, dokładnie. They are extremely powerful dark warriors. Zaraz, zaraz, on włada łowcami demonów? To jest jedna z trzech frakcji. I'm sure they'd help you. I to bardzo ciekawi mnie ta frakcja, mówiąc szczerze. To find a powerful sorcerer now. You must decide where you want to go for help. Okej, chyba już zdecydowałem, ale... Ale zanim to zrobimy, no jak widzicie, historyjka nam się ładnie rozwinęła, nie powiem. Nie powiem. Dobra. Ojejku, ale... Widzę, że straciliśmy wszystko. Dobra. Okej, ale możemy tutaj zapolować, co? Chyba możemy tutaj zapolować. Się nic nie stanie, jak sobie troszkę zapolujemy, co? Pytanie, czy my tutaj coś chcemy z tej wyspy? Chyba nie. No chodź tutaj. Dokładnie. Tak, tak, tak. Dobra. Okej. Dobrze, Kostuch, dobrze. Atakuj, atakuj. Tam mamy kolejnego. No, no, no. Proszę, proszę. Nawet fajne rozwiązanie, nie powiem. Fajnie to przemyśleli, fabularnie. Nie jestem jakoś zawiedziony. Zwłaszcza teraz, co z Kostuchem się dowiedzieliśmy, do kogo, z kim możemy, kogo możemy poprosić o pomoc, tak. Właśnie. Powiem wam, że jestem tym Eldrykiem zainteresowany. Oj, 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 oj. Możemy pływać, no tak. Dobra, super. Eldrykiem jestem zainteresowany, łowca demonów, ciekawe. Dobra. Skrzyni nie możemy otworzyć, kurde. No właśnie. Ale niestety wytrycha nie mamy. Ej, czemu? Właśnie, biegnij. Dobra. Czy ja tutaj chcę jeszcze czegoś szukać? Czy w ogóle jest tutaj coś ciekawego? Czy nie bardzo? Tak szczerze mówiąc to... Uuu, jest ścierwojad! Tak jest, chodź tutaj, panie ścierko. Kurwa, pudło. Mhm. Ścierwojady, tak jest. Okej. Okay. Ej. Panie. Radziłbym wyjść z tego. Ała! Ty, kurwa. Oj, Kostuch coś tam planuje. Nie, pewnie uleczył się. Ej, dobra. No, walka ze zwierzyną jest dużo trudniejsza niż z ludźmi, niestety. Znaczy niestety. Przynajmniej teraz, tak mi się wydaje. Pewnie jak się podszkolimy, będzie sprawa dużo prościejsza. Nie wiem, po co w sumie ja tutaj idę na górę. Nie wiem, podekspić trochę? Zawsze coś. Okej. Okej. Dobra. Uuu, jakieś osiągnięcie, spoko. Dobra, cofnij się. Mhm. Dobra. Okej, okay, to poszło troszkę lepiej niż tamte spotkanie. Gdzie jest? Czemu ja tutaj nic nie widzę? Nic się na mnie podświetla, szkoda. Gdzie jest drugi ścierwojad? No właśnie, bo tu chciałem mięsko wziąć, no. Ja lubię mięsko. Okej, okay, tutaj coś mamy, mamy jakieś zielsko, no to sobie weźmiemy. Jak najbardziej, nie, tutaj nic nie ma. Oj, sorki.
Dobra, to co, kostów zawijamy chyba stąd, co? Nie, chce mi się tam dalej iść. Tam zakładam, że raczej chyba nic nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, po prostu... Kurde, ale ciekawość jednak jest. Jednak ciekawość pozostaje. A tutaj kogo mamy? Smoczy zębacz, no tak. Oj, 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 oj. Dobra. Okej. Tak jest, kostuch, odciągnij jego uwagę. Smoczy zębacz, oj. Dobra. Okej. Dobra, brawo, kostuch. Ej, 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 co to za jakiś pająk cholerny? Panie, tutaj pająków nie zapraszaliśmy. No. Oj, 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 oj. Ała. Stary, ty kurwa. Nie, 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 stary, tak to mi się... Oj, skończył mi się prowiant w ogóle, zapasy żywności mi się skończyły. Nie, dobrze. Dobra. Loto się tutaj ładnie rozegrała, zapomniałem, żeby się żywność skończyła. Kurde, dobra. Jakieś sztylety, noże, kurde, co tu się dzieje? Złota trochę? No, złota nigdy za wiele. O Jezu! No nie no, serio? Serio? No nie no, nie mam tego cholernego wytrychu. Dobra, no to spadamy stąd. Nie no, tutaj już nic więcej nie ma. Kurwa, jeszcze bym z chęcią weszedł tam na górę. No nie no, sorki, ale no muszę, no po prostu muszę, no. No po prostu muszę. No ścierwojad jeszcze tutaj jest, no. Aj. Dobra. Okej. Trzeba umiejętnie klikać, że tak powiem. Nie za szybko, nie za późno. I jakoś to wtedy wychodzi. Nawet ładnie to wszystko wychodzi. Co tu jest na górze w ogóle, co? Oprócz drugiego ścierwojada. Aha. Dobra. Oj. Jeszcze... Oj, 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 oj. Dobra, ładnie padł. Jak widzicie, na końcu sobie dzisiaj poeksplorujemy, a co tam? Zawsze trochę chwały wpadnie. Akurat to nie jest takie strasznie głupie, żeby tak sobie chodzić i nabijać. Punkty. Kurde. Nie, wracamy, wracamy. Już sobie, już mi starczy tych punktów. Nie, nie chcę marnować waszego czasu, a widzę, że... Jakbym poszedł tam dalej, to bym zrobił po prostu takie wielkie kolano, a tego bym nie chciał. Kiedyś tutaj wrócę i pozabijam wszystko na pewno. Zawsze mi się... Będą mi potrzebne punkty chwały, to wiecie. Nie ma problemu. Ale teraz czas ruszyć się dalej. Bo przydałoby nam się jakiś lepszy ekwipunek. No nie powiem. Przydałoby nam się. Dobra, ale... wiecie co? Ruszymy sobie w następnym odcinku, tak mi się wydaje. Tani bimber, grog. Grog, spoko. Jakiś grzyb. Dobra, no i to wszystko, co? Tak, myślę... No, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie. O, co to za droga? I zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a. Jeżeli chcecie, żeby być... Dobra, już tam nie idę. Żeby być cały czas na bieżąco, bo tam już jakaś ścierka stała. Nasz ukochany ścierwojad. Tak, powiedziałem o wszystkim, no to na tyle. Trzymajcie się, cześć.